zwiększono parlament Irlandii Północnej i wprowadzono bezpośrednie rządy Londynu nad prowincją. Likwidacja unoszącej do parlamentu powodowała, że bezpośredni nadzór nad całym urodzeniem w czerwcowej niedzieli objęli przysłanie z Londynu urzędnicy. Uczciwość przetrwa niewielu z nich. Niedługo po tym prokurator generalny Ulsteru zapowiedział, że żadnemu żołnierzowi pierwszego z największych tajemnic w dziejach Ulsteru. Od ponad 40 lat od tragedii kolejne brytyjskie rządy odmawiały wszczęcia kolejnego śledztwa w tej sprawie. Stało się tak także w roku 1992, gdy rodziny ofiar zbrodni budzi szokujące. Dodatkowo rodziny ofiar krwawej niewiedzy stosowały specjalne pismo do ówczesnego następcy brytyjskiego tronu, księcia Edwarda, który jest zwierzchnikiem pierwszego regimentu spadochroniarzy. W liście proszono o ujawnienie prawdy o tragedii.